Dzie, dziwne produkty z telezakupów yy, Mango. Pamiętasz Mango? Sparpietix! Jak nie, to Cezara przypomnisz. Telezakupy chyba najbardziej ikoniczne zapychać czasu antenowego obok wróżek, telegier i pięknych pań na telefon po 20. Dziękuję bardzo. W opinii publicznej postrzegane jako telewizyjny skam oszustwo i badziewie. Obecnie są one już praktycznie na wymarciu i pojawiają się tylko na najbardziej niszowych kanałach, jednak w latach 90. i 2000. przeżywały swoje złote lata, oferując najdziwniejsze, najgłupsze i najbardziej bez... Bezsensowne produkty. Były na tyle połączone reklamy, że na kanałach typu Polonia 1 potrafiły pochłaniać większość czasu antenowego, a i tak nic nie przybije Mango 24, czyli całodobowego kanału poświęconego wyłącznie telezakupom. Jednak nie takiego taki wpływu kulturowego, jaki zbudował... Ty chłopie, ziemniaki Kongo, ty Kongo TV? przez 30 lat swojej historii, wyśmiewane na miliony sposobów w najróżniejszych kabaretach, komediach innych serupkach to ...angażujące topowych celebrytów, którzy swoje uśmiechnięte buźko zachęcali do kupna przepłaconego Badziewia. A to wszystko określone legendarnym wręcz głosem rocha Simienowskim. A Ej, manga to był taki dropshipping starych czasów? Coś takiego. Dzięki Adi LOL za 7 lat Amon Ra, ale co to jest? Czemu to jest Amon Ra? To jest Ranger na skinie. Dziękuję bardzo. Kapa typu AH66 do AH2137, aż dochodzi. Oj, oj, oj. Produktów było w zakupach tysiące, wybrałem więc 20 z nich, zaczynając od tych legendarnych, aż po kompletnie zapomniane lub nawet zaginione. Ciekawe Zabraknie tu jednak plastrów Aikido, Hyera P5, dublety i... Nie, ja już to widziałem wcześniej. Nie chcę... I tego. fotoblokera, ponieważ omawiałem je już w Weisbergo o reklamach, a odnośnik dam na końcu filmu. Dobra. O, pa dobra, czekajcie, zanim yy, niech to zmarzę. O, dobra, tak, pajączek, pamiętam. To było do niegarbienia się. Maszynka do waty cukrowej, pamiętam, to był taki syf pieprzony. Tego nie wiem co to jest. Nie wiem, Sola, nie wiem, nie wiem, H2O Mop. Koje, to jest ten taki. Był on takie mopy kiedyś sprzedawali w mango takie parowe. Jeżeli to jest to, to, to pamiętam. To nie znam. Kenji, Kenji ten nóż ceramiczny, to też podobno syf wielki, ale nie, nie wiem do końca. Gumowa klawiatura. To jest ta klawiatura taka co była w tubie? Że się rozwijało z rulonu i może być, nieważne coś zalać czy coś, ona niby działała, tak? Faz wibracyjny. A, to jest ten, co ci czteropak robi na brzuchu, ty taki skam. I właśnie takie rzeczy kiedyś reklamowali i nikt się nie czepiał. Znaczy to problem, że się nikt nie czepiał, bo to jest chore. I teraz ludzie reklamują w sumie te skamy nawet lżejsze niż kiedyś mango sprzedawało. Dziwne. Patrz... Paczki z Kauflandu. Nie wiem co to. Mini... No nie wiem. Gotówka za złoto TV. No Czy można poprzez swoje tam? dziecko przed zwyrodnieniem kręgosłupa i wadami postawy? Co zrobić, aby skutecznie uchronić się przed kaletwem i deformacjami? W sytuacji, gdy blisko 70% polskich dzieci, jak wykazują to badania, ma poważne wady postawy. Nie wiem. O czy istniał bardziej legendarny produkt niż pajączek? Ciekawe Produkt, który straszono dzieci lat 90 i 2000 oraz popkulturowa perełka tamtych czasów. Żeby zrozumieć jego fenomen trzeba cofnąć się do popularyzacji komputerów i konsol do gier. Panowała wówczas ogólna panika, że przez ten komputer to wszystkie dzieci będą miały garba i odpowiedzią na te obawy miał być pajączek właśnie. Były to zwykłe szelki nakładane na plecy, które piszczały po zgarbieniu się. Draco, nie wiem, na razie Dark Souls dzisiaj dalej. Jednak nie do końca była to prawda, bo nie wykrywał on postawy kręgosłupa. W filmie Platforma gość opowiada, że oglądał takie Alamango i dało się nabrać kupując nóż, a potem była reklama z jeszcze lepszym nożem. Paru, Samo urządzenie było niesamowicie przeorane przez psychologów ostrzegających, że nieprzyjemny pisk bardziej przypomina tresurę i powoduje traumę wśród rówieśników niż zdrową metodą na dobry kręgosłup. Wydawałoby się, że pajączek został zapomniany, ale w 2014 doczekał się drugiej generacji, obejmującej także brzuch. Nie garb się, jest pajączek. W telezakupach Mango witają Państwa Andrzej Stefkowicz Oraz Julek Kamecki To produkt z tych dziwnych czasów, gdy Big Brother był na absolutnym topie polskiej popkultury Gadżetów z uczestnikami było mnóstwo i swojego czasu były nawet bonusem Nerdge. do zakupów w telezakupach Mango Ej, hey, słyszeliście, że dzieciak, jakiś z Kanady chyba Zdenerwował się na emotkę Nerdge i napisał petycję do Facebooka chyba, czy do Apple Żeby zmienili ją Bo jest stereotypowa Nieźle, nie, Nerdzik pije Jeden z uczestników Klaudiusz Sewkowicz wystąpił w kultowej już reklamie maszyny dwaty Cukrowej w towarzystwie <noise> Kameckiego znanego z serialu lokatorzy i sąsiedzi. Reklama ta była niezwykle popularna, gdyż idealnie operowała stylem marketingu pod tytułem Mamo, nie, mamo, kupi mi Kiepski styl aktorski połączony z kiczowate... jak byłem mały, się garbiłem starymi szczotkę pod łopatki. Ej, ja, ja też tak miałem. Także brałeś szczotkę i tak za zgięcie z tyłu, nie? I się gdzie dało garbić. No, 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 chodziłem tak parę minut, ale to nie wyszło. Tym graniem na sentymentach i gadaniem o tym, że produkt na zachodzie jest wielkim garma. hitem, to najlepsza definicja tego typu reklam. Jednak nie oszukujmy się, tego typu produkty mają zawsze jedną drogę użytku. Przez miesiąc po zakupie wsuwasz watę kilka razy dziennie, a potem już nią zaczynasz rzygać i maszyna trafia do konta. Chyba nie muszę wspominać, że reklama jest tak memiczna, że doczekała się setek jak nie tysięcy parodii. Jedną z kategorii produktów w no telezakupach była ta pod tytułem Mamy rzeczy, które pomagają ci w codziennych kłopotach, Co z których jest? nie zdajesz sobie nawet sprawy. Za jedyne 125 zł, bo cena 250 dotyczyła dwóch wybranych produktów z serii Wellform, do których należały inne tego typu głupoty, możemy powiesić sobie suszarkę na dedykowanym stojaku. A można siebie? Powie, tym um, są Niesamowite rewolucje pozwalające wam czesać włosy z jednoczesnym ich suszeniem. Ty a 125 zł za coś, co można zastąpić do, dosłownie jakimkolwiek uchwytem do ściany. Czy wiecie, że na całym świecie na chroniczne bóle stawów cierpi ponad miliard osób? <grym> Bilion ludzi. Czy ty też jesteś jedną z nich? Jeśli tak, to musisz skorzystać z opasek magnetycznych doktora Lewina. Oj wy ludzie, po co iść z bólem kolan do ortopedy, o, kiedy kurde. czeka na was produkt, który według lektora jest lepszy da? nawet od operacji chirurgicznej. Magiczna opaska Doktor doktora Doktor Lewin, to brzmi jak taki skam. <noise> ja... To brzmi jak taki najczystszy skam, że oni nawet nie oszukują, że oszukują. A to super magiczny produkt mając otrzymać ścięgna i niwelujący ból kolan aż u 88% klientów. Zwróćmy uwagę na manipulację liczbową, która ma sugerować niezwykle wysoką skuteczność, a jednocześnie być go w, w informacji, bo no cóż. Najwyraźniej pan należy... To jest ten doktor? Okej, okay, a ja go nie widziałem na takich nagraniach z 43 roku, on był w takim jakby... Jakby to powiedzieć? Do tego 12% odsetka przypadków nieuleczalnych. Wiecie co jest najlepsze? Według informacji, które znalazłem, legendarny w Stanach Dr. Lewin zmarł w 2003, a z tymi opaskami nie miał nic wspólnego. <grym> a i chyba nie muszę wspomnieć no teorii tak, magnetyzmu, która ma w cudowny sposób regulować krążenie krwi. Tą opasko, to opasko, no to głupota. Czekaj, bo to jest tak, że żelazo jest we krwi i to miało działać tak, że co? Że ci ten magnes jakoś Krew lepiej przepływa? Nie rozumiem, ciekawe jak to mówili, bo tutaj skipuje całe te reklamy, a no Światło niestety kosztuje, a co powiedzielibyście państwo na światło za darmo? Ej, kiedyś pytałem się czy wy pamiętacie, że jeszcze starzy ludzie gadali światło, na prąd Na prąd, on mówi o, o prądzie, nie mówi o żarówkach Starzy ludzie gadali na, świ na prąd światło ja to pamiętam, już tak praktycznie nikt nie gada, ale kiedyś tak się gadało, serio ci mówię. Światło kosztuje, wyłącz to światło. Co? W sumie real. Światło niestety kosztuje. A co powiedzielibyście Państwo na światło za darmo? Prąd za 600 złotych? No tak, właśnie z ojcem. Nie, dobra, nie mówię. Nie no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A, nie, idź pan. Oto przykład reklamy bardziej znanej z przeróbki niż oryginału. Zwróćcie uwagę na to porównanie maleńkiej diody LED, która ledwo oświetla trawę pod ogrodową lampą, do... 100 kWh żarówka, 1000 godzin. 1000 godzin, czekaj. Mocnej 100W żarówki nabijającej rocznie aż 1000 kWh, oczywiście nie przekładając... Jak przekładaj... 1000, 100 napisali. 100. Lampą. Ale rocz nie wiem. do mocnej 100-watowej żarówki nabijającej rocznie aż 1000 kWh. Oczywiście nie przekładając tej wartości na złotówki, no bo pewnie nie brzmiałoby to już. A ta nowa żarówka świeci 100 tysięcy godzin? Tak groźnie. Ta Zerknijcie także na zdjęcia ogrodu pełnego lamp, sugerujących, że jest to zestaw, a tak naprawdę kupujemy jedną sztukę. Za 100 zł w 2003, co na siłę nabywczą do pensji minimalnej wynosiłoby dzisiaj prawie 450 za jedną <grym> lampę. Podobno ma świecić <grym> o, 30 lat, więc jeśli ją wtedy kupiliście, to napiszcie mi za jeszcze 9, czy Solar Green nadal pięknie oświetla wasze ogrody. Na pewno. Lat kosmodisk na trwałe uwolni... To było na świat... to było tego? Z tymi... Z solarami? U góry to? Że niby to jest za darmo, jak to kupisz, tak? Nie interesuje to już ci miejsce, świeci to to za fry, ale skam. W dawnych czasach byli paladyną. I aby czarować światło. Dobrze. A to dwie nawet. Ale nie wiem, czy Amonra powinien być emotą. A to jest chyba. Ej, nie było świątecznego sus? To mogę dać. No, dziękuję bardzo, tak Sonowik. Yy, ale nie wiem, czy Amon powinien być emotą. Taki gość, nie? Jak Amon Ra, czy powinien być emotą. Taki 30 gość. 30 lat, więc, jeśli ją wtedy kupiliście, to napiszcie mi za jeszcze 9, czy Solar Green nadal pięknie oświetla wasze ogrody. Przez 20 lat, na Kosmodisk na trwałe uwolnił od bólu pleców ponad 3 miliony użytkowników na całym świecie. Kosmo. <noise> Jak przyjmuje. Modisk spa, to kosmotis. chyba najbardziej intensywnie promowany produkt, gdyż wszelkie jego odmiany, reklam można znaleźć aż do dzisiaj od 20 lat w najróżniejszych firmach jeżdż. zakupowych. Jest to dość dziwne, bo tak popularny produkt ma znikomą ilość opinii w internecie, a i te są podzielone mniej więcej pół na pół. Sam produkt był pasem mającym utrzymać odpowiednią pozycję kręgosłupy i odcinka lędźwiowego oraz zapewnić masaże. Za ryzyko. siema, Nowski. Dziękuję opinią, że ten produkt mógł faktycznie działać, ale tylko w tych łagodniejszych bólach. Czas na handwa i... o te i... to jest to, ja tu pamiętam. I potem tylko podróby były w każdym dużym markecie. W Realu, w Dupę, w Kauflandzie, w Tesco. Wszędzie były podróby tego gówna. X5. Wyjątkowa, wielofunkcyjna meka parowa pięć w jednym, która usuwa... Ja miałem nawet podróbę tego. Powierzchnię w twoim domu. Ale Jest to, to nie było dobre. Takie oto opartych na parze wodnej były dziesiątki, ale ten znany kochadwa MOP był tym no, najbardziej znanym. Reklama MOP oczarowywała widzów usuwaniem wszystkich najgorszych zabrudzeń za pomocą jednego pociągnięcia, bez używania środków chemicznych. Problem... Co się stało, że DS na wstawiłem? No, zabrałem się, nie? W tym się recenzji nie pozostawiałem. Jak Tatamult jego graf to historii Fajne, ale kawałek jego widziałem na shotach. Suchej nitki. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły rozmazywania się brudu zamiast wchłaniania, braku kompatybilności z dywanami, co było obiecane w reklamie, <noise> oraz często zwracano uwagę na szepsucie Zimopa się... i jego przeciekanie. No i kosztował 600 zł. Drodzy Państwo, mam dzisiaj wielką przyjemność, zaszczyt pff, radość, że mogę Państwu przedstawić właściwie dzieło sztuki. Biblia Santa Familia to bardzo <laughs> dziwny produkt. <laughs> Jak to z plastiku pewnie? <laughs> dzieło sztuki, ty w chinach w odlewni. Jakiejś gównianej. Co to za sraka? Co się dzieje, ty? Dzieło sztuki na taśmie robione, widziałeś takie rzeczy? jak na tele zakupy w Polsce. Była to według reklamy super ekskluzywna, limitowana... Nie jak to jest... Nie, no to na pewno jest z plastiku, albo to jest z gipsu, ale z gipsu wątpię trochę. Aha, Chociaż... 68 dał na Golibordę 5 złotych. Witam. Sparta, mam jedno pytanie. Czy Egitka była wychowywana od początku w bloku? Czy było to jakoś i kwot średnik trudne i kwot I ją wychować? Nie. Ta wersja Biblii... <grywka> <grywka> nie no, nie było ciężko, no co było? Po prostu początek jest w tej, że ci pies wali srakę w domu, nie? Trzeba przetrwać ten moment, później już jest z górki. 4900 zł z 10 tysięcy. Do zakupu psa miało tobie. zachęcić osobiste błogosławieństwo samego Jana Pawła II. Ale od początku nic... bloku, no tak, tak, tak. Co to? On naprawdę pobłogosławił mango? A H2137? Do zakupu miało zachęcić osobiste błogosławieństwo samego Jana Pawła II. I to nic że Biblia wyszła w 2020, czyli 15 lat po jego śmierci oraz drugie błogosławieństwo dla czytelników. Czemu oni to w białych rękawiczkach? Jakiś kuwiary... Co to jest z mangoitem? od biskupa Romaniuka, który miał poświęcić aż 40 lat. Bóg nagra... Aha, to jest po prostu Biblia chyba, tak? Czy nie? Ej, mówi się Biblia czy Pismo Święte? Co, żeby ją przetłumaczyć na język polski. Do tego ryciny legendarnego Dore. To nic, że nie wydrukowane język, tak samo jak tak mi teraz się wydrukował Jestem Monolizę. Bzydem, więc się chce, kurwa, Książka. Spudzian dał na golibordę 5 zł. Delikatne uderzenie. Hmm. Pokaż. Ale powiedz mi, widzę, że tak jakby zapytam cię łagodnie. Co to w dupę jest? Aha, 6-6. Spudzian. Spudzian. No dobra, dodam. Lujno. Dziękuję bardzo. Spódźian. I do tego pokrycie czystym srebrem, a nawet elementy szczerego złota i specjalny notarialny certyfikat autentyczności. Szczere złoto. Masz już z... dość noży, które. Szczere złoto, czyli złoto po No szczere złoto. Dawno już nie słyszałem określenia szczere złoto. To jest takie dziwne określenie. Szczere złoto. Dości. Masz już dość noży, które nie chcą ciąć, kiedy tylko się stępią, jest już po nich, miażdżą pomidory, rozgniatają chleb i to przez nie. Przygo <grymianie> ja, ja. Boże, ty chłopy. Kto tak kroi chleb? Ciekaw 27 lat. Oficjalny notarialny certyfikat autentyczności. Masz już dość noży, które nie chcą ciąć, kiedy tylko się stępią, jest już po nich, miażdżą pomidory, rozgniatają <grymianie> chleb i to przez nie. Ja ty... Przygotowanie posiłku zamienia się w godziny frustracji. Godziny? Ktoś godzinę chleb kroi, bo ma tępy nóż. Wyobrażasz sobie? To chyba... Ktoś po prostu jest tępy. Nigdy więcej. Przedstawiamy ceramiczny nóż Kenji od Mango. Pierwszy nóż ceramiczny i pierwsze przełomowe odkrycie w dziedzinie noży kuchennych od ponad ćwierć wieku. Kenji Knife to jedna z najgłupszych i najbardziej perfidnych reklam w historii telezakupów. Są to ceramiczne noże wykonane z dwutlenku. No i właśnie pytanie, co z tymi dożami, bo one są podobno ostre, ale one są kruche, tak? ...cyrko, no i według lektora są one niemalże niezniszczalne, nigdy się nie tępią i nigdy nie trzeba ich ostrzyć. Mają być tak niesamowite, że może... Ich się chyba po prostu nie da naostrzyć. Już. Że po prostu jak się stępią, to do śmieci to idzie. Można śmiało ciąć nimi cegły i kamienie, a nóż będzie nietknięty. Oczywiście reklama twierdzi, że jak mamy stalowy nóż i się stępi, to jedyną drogą dla niego jest śmietnik, gdyż coś takiego jak ostrzałki do noży to jakiś kosmiczny absurd. Problem tylko w tym, że noże ceramiczne z samej definicji są niemożliwe do ostrzenia, a po upadku z nawet niewielkiej wysokości mogą zwyczajnie się stłuc. Nie wiem, jakim cudem ktoś nie łączy kropek, że do noża 60% twardszego stali dołącza się osłonę na ostrze do bezpiecznego przechowywania. Skoro taki super, to po co mu osłona? A, no jak... <śled> To Ta osłona to jak spodnie Halka, że wszystko się niszczy w jego ubraniu poza spodniami, bomba tą, o wybuchnie, spodnie przetrwają, to jest coś takiego, nie? Taki nóż się stępi, to nie da się go naostrzyć i w odróżnieniu od noży stalowych, ten faktycznie, tak jak się to mówi w reklamie, ląduje do kosza po stępieniu. Czy zdarzyło Ci się coś takiego? Jeśli tak... <laughs> Co to jest? Ląduje do kosza po stępieniu. Czy zdarzyło ci się coś takiego? Jeśli co? tak, co się dzieje? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Oto klawiatury foldable. Gumowa klawiatura brzmi jak coś, czego nikt nie potrzebuje, ale każdy po obejrzeniu zechce nagle to mieć. Sam zresztą chciałem taką za dzieciaka. Całe szczęście, że jednak się nie doczekałem, gdyż ten rewolucyjny gadżet, który można zwijać w rulon, oblać wodą, zrzucić z dachu był po prostu beznadziejny. Klawiatura według opinii ślizgała się po blacie, gumowe przyciski były beznadziejne w użytkowaniu i często nie... Klawiatura w zlewie myjta... Po to kupi... <śla> ja by... Co się dzieje, ty? ...w na użytkowaniu i często nie reagowały w odpowiedni sposób. A i nie wiem, co według reklamy trzeba zrobić z tradycyjną klawiaturą, by wysypała się z niej połowa przycisków podczas użytkowania. Katastrofa! Tyle tłuszczu, którego nie można się pozbyć w żaden sposób. Robisz forsowne ćwiczenia, które pozostawiają cię bez tchu. Czy męczą cię już nudne diety odchudzające? Dzięki sauna masaż pozbędziesz się zbędnych kilogramów tam, gdzie to konieczne, bez żadnego wysiłku. Głupi ludzie chodzą na siłownie, wydają pieniądze na karnety, odżywki, męczą się podczas tych treningów i marnują czas na głupoty, zamiast pognić sobie w fotelu. A przecież są pasy wibrujące z telezakupów. Dzięki nim, twoje życie zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różki. Wystarczy założyć któryś z pasów wibrujących, oferowanych rzecz jasna w telezakupach, a nie w sklepie stacjonarnym, przecież to stawała, są podróbki, no? o czym przestrzega nas lektor. Niestety tak są wśród nas ludzie, którzy to kupili, wierząc, że Pas, zmieni bebek w sześciopak top modela. Nie rozumiem tylko po co ta gratisowa, głupia książka z dietetycznymi posiłkami, skoro na początku reklamy uznano, że jest to katorga i zbędne wyrzeczenia. Przestań wkręcać śruby jak jaskiniowiec. Przy pomocy Power Driver przebije się do XXI wieku. Prezentujemy Power Driver według magazynu Popular Science narzędzie 20. Śruby jak jaskiniowiec? Jak jaskiniowiec wkręcał. Jak jaski. Jak ja. Jak co się dzieje? śluby jak jaskiniowiec. Przy pomocy Power Driver przebi się do XXI wieku. Prezentujemy Power Driver według magazynu Popular Science narzędzie XXI wieku. Jaskiniowiec wiedział co coś to... Ty, to jest klej... Pis... Nie, to jest pistolet na tego, na piankę do montażu. Power Driver to jedna z pierwszych reklam w historii telezakupów mangu. emitowana Puta najpewniej w 1995, o czym może świadczyć podawanie cen w starych i nowych złotych. Power Driver to wiertarka mająca być rewolucyjnym, nowoczesnym... Ej, to jest taka wkrętarka? Z akumulatorem? Tylko, że ręczna. Ej, ciekawe, to mogłoby działać, czy to jest fake? ...nalazkiem i produktem roku według magazynu Popular Science. Problem w tym, że w rankingu tego czasopisma wiertarki takie jest zwycięstwo. <grymne> Kto jeździ autem? Co to są za testy? Nie ma. Najpewniej twórcy reklamy liczyli na to, że nikt w Polsce nie będzie przecież sprawdzał, czy w jakimś amerykańskim czasopiśmie faktycznie pojawia się taka wiertarka w zestawieniu. Oczywiście, jak w praktycznie każdej reklamie z tamtych czasów, twórcy lecieli na kompleksie opóźnienia cywilizacyjnego, mówiąc słowa typu amerykańskie, popularne na zachodzie albo cenione w Niemczech od lat. Chemia tak jak lata 2000 czarowały dzieci maszyny do waty cukrowej, tak w latach 90 robiły to świecące klocki. Nie do końca wiadomo jakie były one marki, najpewniej Betterblocks, ale nigdzie nie z... Ty to są te takie z tymi pierwiastkami rakotwórczymi, tak? Dla dzieci. Znalazłem stuprocentowego potwierdzenia, Fajne. ani nagrania polskiej wersji tej reklamy. Na temat świecących chłopców istniało mnóstwo legend miejskich, mówiących o tym, że ich świecenie jest spowodowane używaniem jakichś radioaktywnych pierwiastków i od zabawy klockami można dostać raka, albo nawet kurze ślepoty. Takie zabawki do zabawy w latach 90. swojego rodzaju wyznacznikiem Luj. luksusu i raczej dostępne były tylko dla bogatych dzieciaków, więc ciężko jakieś masowe wspomnienia z ich posiadania, a zamiast nich wspomina się oglądanie ich w reklamach. Ja miałem jedynie takie Pokémony, co się naświetlało pod żarówką i świeciły w ciemności. A miałeś to? Te takie Tazosy. W 2020, podczas pierwszej fali koronki, w telezakupach Mango sprzedawano nietypowe jak na ich ofertę produkty. Były to artykuły z początku. Spozi... to jest 2020, to jest bardzo nowe. To Mango nadal istnieje w ogóle. W 2020 roku Mango istnieje z Kauflandu, których dostawa miała najpewniej opierać się na zasadzie sklepów typu Frisco, czyli jeszcze tego samego dnia. Jednak było to troszkę co innego, bo była to gotowa paczka, która miała zawierać 30 podstawowych produktów takich jak mąka, mleko, cukier, herbata, olej i papier toaletowy i to w cenie takiej samej jak w Kauflandzie, a nie ze swoją dodatkową marżą od Mango. Problem tylko w tym, że według klientów paczki wcale nie przychodziły w ciągu obiecanych dwóch dni, a niektóre miały nie docierać w ogóle i na dodatek Mango kasował negatywne komentarze pod swoim profilem na Facebooku. Ktoś kupował te rzeczy? Nie wiem, pewnie kupowali, no. Z zostawiając wyłącznie pozytywne. Skoro tu Ty też nie możesz się doczekać kolejnego wywozu śmieci. Nic. <laughs> ja pierdziele, co to za reklama jest? <laughs> Dziwnego, skoro twoje kubły są wiecznie przepełnione. Elefut to mój absolutny faworyt, jeśli chodzi o najbardziej bezsensowny przedmiot z telezakupów. Just. Jest to ono dosłownie plastikowy kółko z rączką. Gdy przyjechało ono do biura marketingowców, to pewnie musieli poświęcić to no tak naprawdę. Kółko z rączką. Gdy przyjechało ono do biura marketingowców, to pewnie musieli poświęcić to no tak naprawdę sporo czasu, by wymyśleć jakiekolwiek zastosowanie dla tego cuda techniki. Najwyraźniej, najsprytniejszym pomysłem okazało się. Powiem ci, jak to powstało. Rzedce Polak autostradą jakąś, bo wiadomo, że biedny i nie ma auta, więc chodzi pieszo autostradą i kołpak leżał na poboczu. Wziął go w rękę, przykleił jakieś gówno i, i sprzedaje w Mango. XD zrobienie z niego ubijacza do śmieci i w takiej formie przedstawiono ten produkt. Naprawdę nie mam pojęcia, kto się mogło sprzedać w chociażby jednej sztuce. Jest to taki produkt, który nie robi no, dosłownie nic, czego by się nie dało zrobić upychając śmieci, no nie wiem, no, dosłownie czymkolwiek. Produkt ten kojarzy mi się natychmiastowo z odcinkiem Finasha i Ferba, w którym zrobili oni hit sprzedażowy ze zwykłej cegły. A, był taki. Mini aparat cyfrowy. Ile razy zdarzyło się Państwu utracić magiczną chwilę, którą chcielibyście utrwalić na zdjęciu? Przenosimy się do 2005 roku. Czasu, Loba. gdzie mało który telefon posiadał aparat, a jeśli już jakiś miał taki luksus, to był bardzo drogi, no i sama jakość zdjęcia była dobra co najwyżej do oglądania na małym ekraniku telefonu. Więc jakim cudem w tym samym czasie za jedyne 250 zł powstał aparat wielkości dosłownie kilku centymetrów parametrach w niczym nie ustępujących profesjonalnym aparatom. No właśnie tylko cena i wymiary się zgadzają, a cała reszta zalet to straszna ściema. Rozdzielczość aparatu to zawrotne 0,08 megapiksela. Oto losowe zdjęcie, które przez... Przeskonowa... Kur... Ty w tamtych latach to nie AI nie robiło podobnych rzeczy już? Możliwe. ...do takiej rozdzielczości. Tak, to faktycznie to samo, a nawet więcej niż duże aparaty. Już widzę rozmawianie tym na kamerce internetowej, jak to pokazali w reklamie. Styryka. Albo jeszcze lepsze, jako świetny dowód na... Policy, gdy ktoś nam się włamał do domu. Co to jest? Potrzebujesz pieniędzy? Nie wystarcza ci do pierwszego. Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Gotówka za złoto TV to poboczny projekt znany już nam firmy Mango. Różnie się on jednak od standardowych telezakupów, gdyż są one na odwrót, to znaczy nie ty masz od nich. Cedzy taki lombard, że skupują złoto. Coś kupić, tylko coś im sprzedać. Ale pewnie prowizja taka w sensie gówniane ceny oferują. O, muszę mu oczywiście zarobić. Lama zapewniał najlepszej wiedzenie złota na rynku i udziale w nim światowych ekspertów. No szkoda tylko się dziennikarskie śledztwo Forsala wykazało, że klient nawet nie wie, po jakim kursie sprzedawane jest jego złoto. Dodatkowo Mango skupuje to. Aha, ty dawałeś złoto do Mango, on potem to sprzedawał i dawał ci pieniądze. To jest to taki pośrednik. I ty nawet nie, nie mówili ci, po ile sprzedali? Nie, no dostawałeś pieniądze, bo że było, chcę policzyć. Tylko, że wcześniej ci nie powiedzieli, to, to jest dziwne też. I bardzo dziwne w ogóle to brzmi jak taki totalny skam. I tak chyba największy z tego, co tu pokazali. Bo wiadomo, no, jak ktoś uwierzył, że pasł zrobić czteropak, to już to, to, coś tam z głową jest nie tak, ale tutaj to jak jakaś mafia, że zbierają złoto i wywiozą za granicę. To złoto poprzez Instagram, no, Ale Ambergold to oferował od początku tam bardzo dużo. A tutaj to nic nie wiesz, to jest coś jakbyś napisał do ciebie jakiś szejk, że jak wyślesz mu tysiąc złotych, to on ci odeśle sto tysięcy, mniej więcej tak to działa. I ty wysyłasz losowo w jakieś miejsce, nie wiadomo co się dzieje, swoje złoto, jakie masz i liczysz, że ci przyjdzie dużo pieniędzy w zamian. Jak ktoś się daje na coś takiego łapać, to... Dodatkowo gotówka za złoto TV chciała pozywać firmę złoty zysk za to, że to oni stosują nieuczciwe praktyki i im robią zły PR. Pozwólcie, że wam coś przypomnę. A, no i patrzcie na to. Skarbnica narodowa ostrzega przed nieuczciwym podszywaniem się przez firmę skarbiec narodowy z powodu podobnej nazwy. That człowiek jest That man is Świat według kiepskich na VHS to wypuszczony w 2001 roku niesamowicie ciekawy produkt z TV Marketu. Kaseta posiadała odcinki niebuj Żaby, browar z kominem, śmierci Ferdynand oraz Kasino Derenta 2000, ale to zostało wypuszczone co? przedpremierowo. Tak, oznacza to, kurde, to, że niektóre ci według kiepskich były przez jakiś czas ekskluzywne w telezakupach. Produkt kosztował 50. Miałeś to? Ja na no VHS miałem tak. A znaczy ja do takiej świetlicy chodziłem, że po lekcjach się do takiej świetlicy szło? Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. I Tam był telewizor i, i, i wideo na VHS i tam był kosmiczny mecz z Jordanem i maska, ten film taki fajny, widziałem te filmy wtedy, codziennie oglądałem, bo nie było nic innego. 9 złotych i zawierał kasetę z odcinkami oraz kalendarz. Ciekawe jest jednak to, że według opisu na kasecie miało nie znajdować się rozszerzone wersje odcinków, ze scenami nie wyemitowanymi. Tam był też taki AH-66. ...ani w telewizji, ani na ipli, a także miały być nagrane wpadki z planu. Zawartość kasety jest o! w chwili obecnej naprawdę sporą zagadką, gdyż nieliczni jej posiadacze nie udostępnili w internecie jej zawartości. Sama kwestia dodatkowych scen jest niepotwierdzona i osoby, które tak mówią, że to, posiadają kasetę, dzielą się na unikaty. tych, którzy twierdzą, że tak, są tam rozszerzone odcinki, oraz na tych, według których na kasecie odcinki mają normalną długość, a dodatkiem są tylko wpadki z nie planu. Kasety da się być w internecie, ale aukcje są bardzo rzadkie i sięgają kilkuset złotych. Jeśli akurat to oglądasz i posiadasz Taką kasetę, to udostępnij proszę jej treść. Na pewno zapewnisz wiele radości fanom serialu o kiepskich. Co to jest? Dzień dobry, witam Państwa w naszym telewizyjnym sklepie Magro Magazyn. O Jezu, to, to jest jeszcze sprzed 23 latami, jak nic? To są lata 90, nie? Jezus Maria. Magro Magazyn to najstarsze telezakupy w Polsce. Nazwa podobna, ale proszę nie mylić z Mango. Program miał swój debiut w tym. Maluch. W 1990 posiadał klimat ty typowy robię? dla przełomu ustrojowego. Możemy się dowiedzieć, że do zakupów miała zachęcić loteria, w której do wygrania był samochód maluch, będący wówczas czymś no naprawdę kuszącym. Styl prowadzenia programu absolutnie nie przypomina nowoczesnego i dynamicznego z lat 90. a raczej nie wygląda to jak bazarowa reklama. Sery. co tam, jest! Nie lata 90. to starox zdał na golibordę 5 zł dodasz. Eee, a co? Aj. 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 To jest dosłownie oferta bazaru lat 90., bo były tam kurtki, rajstopy oraz kapcie. Oczywiście ze względu na rok emisji nie każdy posiadał. stary wyglądał Alucha w konkursie fotograficznym? Serio? I macie go do dziś? W domu telefon, więc zakupy możliwe były nie tylko telefonicznie, ale także pocztowo poprzez wysłanie druczku na podany adres. Informacje o magro magazynie są bardzo szczątkowe i są to tylko krótkie wspominki na forach oraz dwa zachowane bloki reklamowe, więc niestety nie wiem. Pajadam stronkę za 10 groszy PL i tak dalej. To były wszystko skamy. kiedy zakończono jego emisję. A ciekawe czy jeszcze jest. Nie, nie ma już. Jest jakieś dziwne strona, ale się boję wejść. Czy pamiętasz tamte przyboje? Na koniec zostawiłem najciekawszą pozycję. Ej, kto to był? Z tą... To chyba jakiś zaryj. Czy pamiętasz tamte przyboje? Nie, to jest dubbing. Nie, to jest jakiś zaryj. Kto to jest? Myślę, że to dubbing. Nie wiem, co, co się dzieje. Jakiś rogal. Nie? Na koniec rogal. zostawiłem najciekawszą Boże pozycję. Czy jest to jest najbardziej tajemniczy produkt, który był zaginiony przez. ser, sprzedają. Komunia się skończyła i pokazali Polakom serto aż w telewizji pokazali. Dzięki wilk sparty za 20 lat i tam. 18 lat, bo był tak zły, że go natychmiast wycofano. Najlepsze płyty to składanki, to album muzyczny stworzony przez nikomu nieznany zespół Speculant. Nagrali go specjalnie dla nowej na rynku i równie niszowej firmy telezakupowej o nazwie Shopping Quest. Płyta była autorskim materiałem, lecz miała dawać składankę największych przebojów z lat 80 i 90, aby uniknąć płacenia tantiemów. Okazało się jednak, że utwory kompletnie nie przypominały pierwowzoru. Ej, oni serię o serze śpiewali, gdybyś była serem. I niezadowoleni zleceniodawcy zdjęli reklamę po kilku emisjach, a zaraz potem Shopping Quest upadło. Rozczarowany zespół spekulant, który liczył, że płyta zapewni im wielką karierę. Tęskno mi za średniowieczem piosenka. Ja pierdzielę. Ja... Nie wiem. Dziwny tytuł, ciekawa, czy to jest. Rozpadł się. I tak oto na kilkanaście lat niemal nikomu nieznany projekt zaginął. Mam malucha, 2018... ale nie jeździ. tym członkowie spekulanta postanowili zebrać się i zremasterować zakopaną... Czy co? Jestem. 2018. Jestem, Jestem elementem. To zebrać się i z... Animalnym. Co w dupach? Demasterowe co kopaną płytę z kilkoma nowymi kawałkami. Ponieważ jednak znaczy? nikt nie miał pojęcia o istnieniu takowego zespołu. Furaz. A kaszy i siedem furas. Połów wszystkie wytwórnie muzyczne olewały ich prośby i dopiero maleńka wytwórnia Insult Records zgodziła się na wydanie Insult. płytę, wprawdzie w formie no to wirtualnej. Ale nie dziwi mnie to, bo ich kawałki mają po kilkaset wyświetleń i sami cisnął bekę, że najpierw musi ich poznać chociaż 10 osób. Mimo wszystko dzięki Insult Records najbardziej niszowe Lost Media zakupów zostało odnalezione. Dziękuję za obejrzenie materiału, zapraszam... Fajne! Blank Beats production. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! Brrr! Kusaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Kusaria!